Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Krzysztof Guzowski, fizjoterapeuta. Też fizjoterapeuta znanych gwiazd polskiego sportu, ale o tym, o tym dojdziemy. A dzisiaj się spotykamy w trochę innym miejscu niż zwykle, bo jesteśmy w Twojej klinice, którą kiedy otworzyłeś? Easy Clinic, witam serdecznie. Easy Clinic otworzyłem. Razem z żoną rok temu, równo rok temu. Także właśnie obchodziliśmy pierwsze urodziny Easy. No i dzieje się. No nie myśleliśmy, że tak szybko to się rozwinie, ale nie narzekamy. I co tutaj robisz w tej chwili? Bo wcześniej w innych miejscach to e, nie więcej wiem, ale jak to ułożyłeś sobie, jak ułożyłeś sobie tutaj pracę w tej klinice? Tak. Znaczy ja, ja pracuję jakby cały czas z pacjentami przyjmuję pacjentów. Zwykle tak konsultacyjnie, żeby określić plan działania, leczenie zachowawcze, jak ma wyglądać, i później przekazuje pacjentów do zespołu, do fizjoterapeutów, trenerów. No, Staramy się tutaj no, generalnie jakby łączyć funkcję ze strukturą, czyli i tego pacjenta dobrze, dobrze najpierw zdiagnozować, nie tylko funkcjonalnie, ale też musimy mieć pewność, jak wygląda struktura. Tak, dlatego bardzo dużo też z USG korzystamy, które mamy. Na miejscu takie, no i bardzo dobry sprzęt, i bardzo dobrzy radiolodzy, więc jakby używamy tego bardzo dużo, i do diagnostyki, i później do oceny progresji, te, progresu terapii. Mm, także y, rzeczywiście, no później staramy się tego pacjenta poprowadzić w leczeniu, no tak bardzo kompleksowo. Mhm. Od, od fizjoterapii, ułożenia diety, właśnie później treningu medycznego, treningu motorycznego, regeneracji, no więc wszystko co potrzeba jest na miejscu. Jasne. Znasz różne kliniki jakie mamy w Warszawie, w Polsce. Powiedz czy czymś się wyróżnia Twoja klinika? No myślę, że czy jesteś tej nastawiony na tej... jakichś specyficznych sportowców, czy na specyficzne stworzenia? Znaczy, jak to wygląda? Wiadomo, tacy zawodowi sportowcy są, ale to, to zawsze jest taka wisienka na torcie i jakby frajda z nimi pracować i rzeczywiście e, no sporo zawodowych sportowców korzysta z naszego miejsca, dlatego że rzeczywiście jest wszystko w jednym, w jednym miejscu spędzają tutaj po 4-5 godzin dziennie i rzeczywiście wychodzą z takim czystym sumieniem, że wszystko co powinno zostało zrobione, ale wiadomo, że głównie to są ludzie tacy, którzy no po prostu chcą być sprawni dzisiaj i za 10 lat i jeszcze dalej, więc jakby często dosyć już tacy świadomi ludzie, którzy no przede wszystkim doceniają taką bardzo wysoką jakość, tak, bo to jest rzecz która którą jest, jest takim moim celem, żeby wprowadzić pewną jakość nie tylko moich działań, ale całego zespołu, no i później przez lata to utrzymać też razem z, z rozwojem zespołu. No nie jest to łatwe, tak. Zaczynaliśmy, było nas sześciu specjalistów, po roku jest czternastu, no więc jakby to też jest wyzwanie, żeby cały czas no, wiedzieć, co się dzieje u, u no, każdego, czy przynajmniej większości pacjentów, i, i gdzieś tam. No, bo ja, 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 większość tych pacjentów, no, rzeczywiście przechodzi przeze mnie na początku, no, więc, jakby, no, ja ręczę za, za jakość tych usług i, i muszę być w tym, z tym w porządku. Hmm, ale myślę, jakby wracając do pytania, y, to, co nas wyróżnia, no, rzeczywiście, na pewno, no, jak człowiek wchodzi do naszego miejsca, no, to widzi, no, że to wygląda, nie wygląda tak jak klasyczna placówka medyczna, jest tak bardziej ciepło, domowo, y, tam, gdzie może być, no, to są oczywiście jakieś. Jak, jak Jakieś kwiaty czy takie akcenty, które mają powodować, że człowiek się po prostu tutaj dobrze czuje, tak? chętnie po, po terapii zostanie na kawie, czy sobie książkę jakoś przeczyta, czy coś, a, a nie taka, taka zimna, chłodna placówka medyczna, która nie ma powodu generować większego stresu u tych pacjentów niż sama sytuacja związana z czymś takim intymnym, jak problem zdrowotny, powoduje. Więc, więc jak na tym nam zależało, rzeczywiście, żeby tak to miejsce wyglądało. A z drugiej strony rzeczywiście, jeśli chodzi o sprzęt taki i treningowy i, i terapeutyczny, no to nie ma żadnych jakby kompromisów. Są po prostu rzeczy, które ja się dosyć dużo w życiu najeździłem po świecie po różnych nie tylko kortach tenisowych, ale przy okazji po klinikach we wszystkich właściwie kontynentach, gdzie, gdzie takie największe turnieje tenisowe są rozgrywane, więc, więc widziałem, jakby co tam jest. Z wielu tych sprzętów korzystałem, więc wiem, co działa, co nie działa, co jest tylko jakimś gadżetem czy drogą zabawką, a co naprawdę Warto mieć i wykorzystać, no więc, jakby te, te doświadczenia tutaj się spotkały i, i to, to staram się wykorzystywać. Ale myślę, że rzeczywiście, jakby taką rzeczą, którą rzeczywiście w innym miejscu żadnym nie widziałem, tak szczerze mówiąc, to jest rzeczywiście taka bardzo duża współpraca zespołu, bo to, że w, jednym, w jednej klinice pracuje wielu specjalistów, to nie znaczy, że są zespołem, prawda? to jakby sprawia możliwość, że mogą się stać zespołem, ale równie dobrze może być tak, że każdy przychodzi. Przebiera się zakłada kitel czy coś innego, kończy swoich pacjentów, zamyka drzwi i wychodzi, prawda? I może być tak, że pracuje ze sobą w jednym miejscu wiele wspaniałych osób, a w ogóle nie ma między nimi komunikacji. Więc jakby to jest rzecz, która rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo fajnie działa i cały czas nad tym pracujemy nad takimi wspólnymi protokołami działań, które obejmują i ortopedę, i radiologa, i fizjoterapeutę, i trenera. Zresztą są ze wsparciem właśnie jeszcze dietetyka więc to, to rzeczywiście powoduje, że każdy oczywiście ma swój styl, techniki pracy i, i, i trochę inny inne wachlarz możliwości czy, czy, czy narzędzi ale, ale jakby jest takie bardzo spójne podejście oczywiście co tydzień mamy odprawy, gdzie rozmawiamy o pacjentach i, i, i gdzieś tam robimy sobie takie akcenty szkoleniowe czy organizacyjne oczywiście, ale no, więc myślę, że to, to, to naprawdę fajnie funkcjonuje. że jest, jest ten rozmowa to czy rozmowa, czy, 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 czy maile, czy, czy po prostu wiadomości, ale rzeczywiście mam nadzieję, że to pacjenci czują, że jak idą, nie wiem, na, na konsultację do naszego ortopedy, no to, no to często jest tak, że już wcześniej fizjoterapeuta porozmawia z tym ortopedą, jak wygląda sytuacja, jaki już pacjent jest w procesie. Czy idzie pacjent na USG, często terapeuta razem idzie z pacjentem swoim na USG, żeby zobaczyć samemu też jak to wygląda, nie tylko suchy opis, często o tym opisie rozmawiamy z radiologami, no także, także to jest taka rzecz, z której jestem bardzo dumny i mam nadzieję, że to jeszcze będziemy się w tym doskonalić. Że zaprocentuje, to na pewno. Wspomniałeś Krzysiek, o tym, że byłeś w, na różnych kortach, no, jesteś rozpoznawalny też... Trochę z tego względu, że zajmujesz się, zajmowałeś się Agnieszką Radwańską, innymi tenisistami, tenisistkami. Z jakimi sportowcami pracowałeś i pracujesz? No, pracowałem rzeczywiście no, bardzo dużo przez lata z zawodowymi tenisistami, z Karoliną Woźniacką, z Agnieszką Radwańską przez wiele lat, z Ulą Radwańską, z, 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 z Jurkiem Janowiczem, z Łukaszem Kubotem. Marcinem Matkowskim i Mariuszem Felstenbergiem, no to z tymi z tą ekipą jeździłem jako ich fizjoterapeuta taki e, indywidualny po turniejach. E, no kadrą Davieska Pifetka się zajmowałem też przez 6 lat, no więc jakby całą drużyną wtedy. E, a tak stacjonarnie no to zawodnikami Legii Warszawy się kiedyś zajmowałem i różnymi pływakami i, i lekoatletami. Też na, na Igrzyskach w Londynie i w Rio, więc wtedy też jest tak, że to się zajmuje nie, nie tylko jakby tym, tym jedną dyscypliną, tylko często jest terapeuta wykorzystywany gdzieś tam jako pomoc przy różnych innych. To jest bardzo ciekawe, mm -hmm. i, więc trochę i w gimnastyce sportowej i, i, i w, innych, w innych dyscyplinach, więc to, to jest takie mm, też inspirujące, zobaczyć jak wygląda ta rzeczywistość sportowca. W różnych dyscyplinach, bo różnice są rzeczywiście ogromne. Tak, to od kuchni to ciężko sobie wyobrazić. Czyli, jak, jak jakbyś mógł tak krótko powiedzieć, jak wygląda praca fizjoterapeuty z takim zawodowym sportowcem, wtedy kiedy są zawody i wtedy kiedy jest ten okres przygotowawczy? Na pewno bardzo dużo zależy od dyscypliny. Prawda? No, ja największe doświadczenie mam w pracy z tenisistami, więc rzeczywiście o tym mogę Mogę mówić przede wszystkim. No, tenis jest tak specyficznym sportem, że właściwie sezon startowy trwa między 10 a 11 miesięcy, a okres przygotowawczy trwa kurczę skromne kilka tygodni, i później znowu rusza się na ten cyrk w pogoni za, za, za słońcem i największymi turniejami. Więc, więc tam jest tak, no, że. Em, Proporcjonalnie duże jest trenowanie, bardzo dużo jest grania. No szczególnie jeśli mówimy już o zawodnikach z czołówki, którzy jak grają turniej, no to zwykle kilka meczów wygrywają zanim odpadną, albo wygrywają cały turniej. Więc, więc to rzeczywiście wtedy jest tak, że, 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 że jakby no, przygotowuje się od rana tego zawodnika do pierwszego treningu. To jest zwykle, zwykle, jest taka bierna mobilizacja całego, całego organizmu. Patrzymy, czy wszystkie zawiasy dobrze pracują, czy nie ma jakichś mięśni bardziej ponapinanych. Robimy na przykład takie, coś takie jak GUT, czyli General Osteopathic Treatment, mhm. takie na, 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 na poranek. Później już prowadzimy zawodnikowi rozgrzewkę tak uczynną. Znowu wykorzystując pewne ćwiczenia takie aktywacyjne, mobilizacyjne, zależy, jakie zawodnik ma mocne, słabe strony. To już jest element takiego treningu medycznego tego zawodnika. Później wy, 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 robi, robi swój trening. Po treningu znowu dbamy o szybką optymalizację regeneracji, czyli oczywiście to często fizjoterapeuta jest odpowiedzialny za to, żeby zawodnikowi przypomnieć że wypił recovery drink, żeby odpowiednio ilość białka węglowodanów w ciągu pół godziny po zakończeniu wysiłku spożył. Później robimy jakieś proste rzeczy typu rozciąganie, e, e, relaksacja tkanek za pomocą różnych dostępnych technik. Później jest jakieś jedzenie i teraz albo jest kolejny trening, albo jest mecz, prawda? Tak, tak w dużym skrócie. E, no więc znowu jakby przygotowanie do tego drugiego wysiłku w ciągu dnia i, I rozgrzewka zwykle już inna, na przykład przedmeczowa, bardziej taka dla pobudzenia układu nerwowego, a nie tylko nie tylko rozgrzanie tkanek miękkich. No i później, po, zwykle po, po, po meczu, jeśli to był dzień meczowy, no to, no to wieczorem jest tylko taki dłuższy treatment, który już pracujemy sobie nad, nad czy jakimiś bieżącymi dolegliwościami, czy jakimiś chronicznymi problemami, które. Mówmy się, każdy zawodnik ma, to jest kwestia, nie czy boli, tylko jak bardzo boli, i, yy, i też rola fizjoterapeuty polega w dużej mierze na tym, żeby umożliwić zawodnikowi start w kolejnych zawodach i też, żeby mimo to, że jest jednak ten organizm obciążany, żeby tkanka się goiła, nie dalej uszkadzała, mhm. prawda? Więc oczywiście tutaj ból jest jednym z wskaźników, no ale też znowu badania kontrolne, właśnie czy USG, czy rezonans, żeby zobaczyć, jak ta tkanka się przybudowuje, no bo czasami. Niestety jest tak, szczególnie na przy ścięgnach, że człowiek się może niby czuć coraz lepiej, a dziura w się powiększa. To, to, to już mi się zdarzało kilka razy, coś takiego widziałem. E, no są takie tkanki dosyć słabo unerwione, które mogą się uszkadzać, a nie dawać e, dolegliwości. Przynajmniej nie na początku. Także e, no jest co robić. No, taki Fizjoterapeuta oczywiście może mieć mniejszą czy większą rolę. Ja, jakby e, zwykle no z, z, z Agnieszką, dosyć miałem takie szerokie spektrum działań, bo na, na turniejach. Ja też e, zwykle robiłem takie te, te treningi, przygotowania motorycznego, jako takie mhm. podtrzymanie właśnie stabilizacji, mocy. E, no bo to, to, to jest czyli trochę takiej profilaktyki, plus utrzymanie mocy, właściwie takie, takie rzeczy. E, Jak była Agnieszka na miejscu, no to zawsze miała swojego trenera przygotowania motorycznego. E, także zresztą Paweł Rzepecki, który też z nami pracuje tutaj w Easy. Zresztą Agnieszka cały czas jest naszą pacjentką, super dba o siebie i regularnie pracujemy nad, nad jej organizmem. Gra cały czas w turniejach czy turniejach legend na, na, na wielkich szlemach, więc jakby śmiejemy się z Pawłem, że jest w lepszej kondycji niż w trakcie kariery, no bo rzeczywiście nie jest tak, tak, tak zmęczona, też, tak, 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 tak. przeciążona, ale, ale rzeczywiście no, no długo dochodziła do siebie po zakończeniu kariery, więc na pewno to była jakby dobra decyzja, bo. Dwa lata po zakończeniu jeszcze czuła się, się słabo, dosyć, mhm. więc, więc faktycznie już miała dosyć. No tak, tenis no jest tak jak powiedziałeś, praktycznie przez cały rok zawodnik jest eksploatowany, szczególnie ten z wysokiej półki, gdzie musi cały świat objeździć, żeby wystartować jak największej ilości turniejów. Um, Będziemy rozmawiać o barku dlatego, że pierwsza sprawa to pisałeś doktorat z tego tematu, druga sprawa, że jak zajmujesz się tenisistami, no to oczywiście całe ciało pracuje, ale gdzieś chyba ten bark najbardziej cierpi. Nie wiem, czy mam rację. No rzeczywiście, jest, jest często taką ofiarą no ze względu myślę na to, że jest tam dużo, dużo ścięgien, szczególnie w takim wieku, Gdzieś tam między 30 a 50 rokiem życia, prawda? Gdzie ludzie się czują wciąż bardzo dynamiczni i e, silni, ale ścięgna nie mają już takiej elastyczności i możliwości regeneracji przez słabsze ukrwienie jak u 15-20 latka. E, więc jakby to, to jest ten okres, kiedy często ludzie sobie robią krzywdę przez za no, słabą rozgrzewkę, może słabe przygotowanie motoryczne do sportów, które są, są bardzo y, właśnie dynamiczne, typu tenis, golf. Golf jest bardzo podobnym sportem, jeśli chodzi o obciążenia dla, dla, dla barku, kręgosłupa, bo to też jest sport rotacyjny, też sport z dużą prędkością ruchu, więc też golfistami się dosyć duży y, tak objętościowo zajmujemy i, i tak, jak, tak jak sprzęt mamy bardzo taki Przygotowany pod tenisistów, tak samo jest on dobry dla golfistów, bo to mhm. podobne, podobnie ten transfer sił wygląda przy uderzeniu. No natomiast, więc jedno to jest to, że te no ścięgna uszkodzone, druga rzecz no to, to na pewno, w bark, że bark jest bardzo takim rejonem ciała. Jego biomechanika zależy w dużej mierze od dobrego balansu mięśniowego. Mam dużą głowę, kości ramieny, dosyć małą płytką panewkę. Więc, więc nie ma takiej kostnej kongruencji, takiego opatulenia jedną kość, kością drugiej, więc, więc tutaj, jeśli jakiś mięsień jest za słaby, któryś za bardzo, nie wiem, przykurczony, jakiś, jakiś mało aktywny, no to, no to to już wystarcza, żeby ten bark mia, miał coś takiego, co się nazywa mikroniestabilność, zazwyczaj górne albo górno-przednia. I to z kolei powoduje zapalenie kaletki, podrażnianie głowy długiego bicepsa, nadgrzebieniowego. No i wtedy, jeśli się nie zareaguje na czas, czas, człowiek zaciska zęby, gra dalej czy wykonuje swój zawód, który gdzieś tam załóżmy wy, wymaga dużej ilości podnoszenia ręki nad głową. No i to z czasem powoduje uszkodzenia na przykład tych ścięgien, tak? Albo częściowe, albo całościowe. Z drugiej strony, w ogóle, osoby starsze bardzo często mają problem z barkiem powyżej mówi się 50 roku życia bark jest numer jeden, jeśli chodzi o problemy ortopedyczne, prawda? Tak jak wcześniej kręgosłup, um, tak jak mamy kręgosłup, kolano i bark, te trzy takie rejony najczęściej problematyczne, to jednak powyżej 50 roku życia tak globalnie patrząc, bark jest najczęstszą jakby taką dolegliwością mm, rządu ruchu. No też, no niestety tak się mówi, to Jeremy Lewis, taki profesor, który w Wielkiej Brytanii, konsultant krajowy, Em, który 30 lat poświęcił tylko na badania nad barkiem no to on twierdzi, że jakby ewolucyjnie te nasze ścięgna w barku są na 35 lat za, zaprojektowane nie? więc no niestety żyjemy teraz już nieco dłużej yy, i jakby no, trzeba mieć do tego pewien taki szacunek, że mhm. jeśli, prawda, no, okay, mam 40 lat i więcej i wciąż chcę, po prostu mam wymagania, żeby, okay, pływać na windsurfingu, nie wiem, e, grać w tenisa, w golfa, czasami w siatkówkę i tak dalej, no to, no to muszę coś zrobić, żeby ten bark zabezpieczyć, bo inaczej to jest raczej nie pytanie, czy będzie z nim problem, tylko kiedy, no, więc okay. jakby to jest te rzeczy. To powiedz, Krzysztof, co charakteryzuje zdrowy bark? co zrobić właśnie, żeby on nie stwarzał problemu. Ja zawsze mówię w ogóle e, jeśli chodzi w ogóle o narząd ruchu, bo to nie dotyczy tylko barku, jakby o takie siedem parametrów, które powinniśmy zadbać. Na początku oczywiście pacjent zwykle przychodzi do nas z bólem, prawda? Więc jakby musimy e, spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, bo nie zawsze się udaje rzeczywiście, no skąd się ten ból bierze, prawda? Więc robimy różne testy prowokacyjne, Patrzymy, co zmienia jakby te dolegliwości, prawda, się ja zmieni ustawienie łopatki, może głowy kości ramiennej względne panewki, może zmieni ustawienie kręgosłupa, patrzę, co, co wpływa na dolegliwości może zmiana gdzieś tam ustawienia tkanek miękkich, więc jedna rzecz to jest ból. Druga rzecz. To jest struktura. Tak musimy wiedzieć, czy to ty, pacjenta to, co boli, to jest zapalana kaletka, czy uszkodzone ścięgna. jak uszkodzone, to czy trochę, czy bardzo, czy jest chęć organizmu do naprawy, czy jest ukrwienie, czy jest po prostu jakaś dziura, która w ogóle widać, że nie ma szans, nie, nie zagoi się, jeśli rzeczywiście nie rozdzibiemy tego igłu, nie podamy czynniku wzrostu. Yy, więc jakby no, druga rzecz to jest ta struktura, Trzecia rzecz, jeśli chodzi już o bardziej takie funkcjonalne właśnie badanie, no to jest balans mięśniowy, bardzo ważne, żeby był dobry, czyli nie tylko bezwzględna siła, jak silny mam na przykład mięśnie, które mi robią nie wiem, rotację wewnętrzną w stawie ramiennym ale jak one się mają do rotatorów zewnętrznych. Akurat to wiadomo, że zawsze wewnętrzne będą silniejsze mniej więcej o 30%, ale nie powinny być o 50% silniejsze, prawda? Albo nie powinny być równe rotatorom zewnętrznym. No to jest jakby dziwne i może pachnieć różnymi problemami. Więc jakby ten balans mięśniowy jest, jest bardzo ważny w kontekście siły. Czwarty parametr to, to są zakresy ruchu, które sobie sprawdzamy. Mówimy o fizjologicznych zakresach. Ja to przede wszystkim porównuję do drugiej strony. Tak? Problem jest, jak pacjent ma obie strony uszkodzone, no to rzeczywiście wtedy odwołujemy się do takich norm w ogóle w społeczeństwie. Rotacja zewnętrzna powinna mi wynosić tyle, wewnętrzna tyle, zgięcie tyle, wyprost tyle i tak dalej. Ale te zakresy ruchu powinny być, powinny, e, być rzeczywiście symetryczne. I przy okazji sprawdzania zakresów ruchu takich biernych sprawdzamy sobie od razu piąty parametr, czyli kontrolę motoryczną, czyli czy człowiek, jak wygląda jakość jego ruchu, prawda? Czyli jak podnosi rękę, to nie tylko patrzymy jak wysoko, ale czy rzeczywiście łopatka się włącza wtedy, kiedy powinna czy, czy ten ruch jest płynny, a nie taki schodkowy, szczególnie w fazie ekscentrycznej, opuszczania ręki? Yy, czy jeśli ja człowiekowi na przykład wprowadzę rękę w maksymalną staw ramienny, w maksymalną rotację zewnętrzną, czy on może to przytrzymać? Czy tam nie ma takiego lagu, takiego bezwładności, takiej, takiej że, że ja puszczam rękę i on na przykład 20 stopni odpuszcza i dopiero trzyma. Bo czasami ludzie, szczególnie bardzo mobilni, mają duże zakresy ruchu, ale nie mają kontroli nad tym ruchem, który mają, prawda? Więc jakby to sobie sp sprawdzamy. No i od razu jak obserwujemy ten czynny zakres ruchu, patrzymy sobie jak wygląda stabilizacja, tak? To jest ten szósty parametr, czyli czy jeśli mówimy o barku, czy on nie wychodzi na przykład do przodu, prawda? Bo wtedy głowa kości ramiennej może nam właśnie rozciągać podłopatkowy, głowę długo bicepsa, dezaktywując te mięśnie. Patrzymy jak łopatka pracuje, więc jak wygląda przy różnych wzorcach ruchowych ten bark, prawda? czy człowiek podnosi ręce nad głowę, czy robi pompkę, czy się podciąga, czy on jest cały czas dobrze scentralizowany. Dobrze, dobry, stabilny staw, nie ważne, czy do kolano, bark, czy kręgosłup. ja zawsze mówię, że to powinno ładnie wyglądać. Nie? To jest mi takie może duże uproszczenie, ale jak człowiek ma pewien jakby model w głowie, tak? jak, wie, jak powinien dobry rzut wyglądać, dobry bieg i tak dalej, to też w pewnym momencie wiem, jak powinien wyglądać zdrowy staw. I to często jest tak, że ludzie mówią: Ja mam jakieś takie dziwne kolano, tak? Tu mi coś z boku wystaje, komuś od przyśrodka, ten barku komuś do przodu wychodzi, ktoś ma, nie wiem, zwiększoną lordozę. To też jest taka yy, yy, rzeczywiście, i cały czas tej lordozie trwa taka pozycja zdecentralizowana. Więc my jakby staramy się pokazać pacjentowi, co to znaczy dobrze ustawiony staw. Wtedy z każdej strony mięśnie pracują na możliwość pracy w optymalnych warunkach. Nie są ani rozciągane, ani kompresowane za bardzo. I na te 6 parametrów nanosimy siódmy bardzo ważny parametr wzorca oddechowego. Nie wiem, czy sprawdzamy, jak człowiek oddycha, na co dzień, przy... bo to się wiąże jakby z tym no, funk... przepona ma dwie funkcje, jako mięsień oddechowy i stabilizacyjny. Jakby jeśli przepona dobrze nie pracuje, nie obniża się dobrze przy wdechu, nie pracuje razem z mięśniami skośnymi brzucha, to nie jesteśmy w stanie wytworzyć ciśnienia śródbrzusznego, które jest najzdrowszym sposobem stabilizacji centralnej. A mi, i, i wtedy jakby to wykorzystanie dobre mięśni skośnych brzucha pomaga nam dobrze zaktywować mięsień zębaty przedni, który jest podstawą do dobrej stabilizacji łopatki, który jest podstawą dla dobrze pracującego stawu ramiennego prawda, więc jakby dlatego to jest tak ważne i ja zawsze mówię każdy ćwiczenie ważne, czy człowiek robi biceps rotatory, czy jakiekolwiek ćwiczenie na bark, zawsze musi mieć dobrze napięty brzuch. Dobrze napięty, bo to też trzeba zobaczyć, czy człowiek potrafi dobrze napiąć brzuch. Często ludzie wciągają brzuch, wydymają, gdzieś tam robi się jakieś, jakieś klepsydra tunele, różne mogą być objawy dysbalansu aktywności mięśni brzucha, prawda? Ktoś może być nadaktywny, prosty, może poprzeczny. E, więc musimy jakby często trochę pracy poświęcić w ogóle e, na to, żeby nauczyć człowieka dobrze napięć brzuch i dopiero wtedy można mu pokazać ćwiczenia na bark, no bo inaczej to, to nie ma szans. Ja w życiu nie widziałem dobrze ustawionej, stabilnej łopatki, jeśli człowiek nie ma dobrego core. Krzysiek, miałem Cię zapytać o postawę i oddech, ale już wiesz, przeleciałeś pytania do przodu, odpowiedziałeś no za nie Ciebie, że wszystko, wszystko się łączy. Bardzo, tak. bardzo. Dobrze, że w ogóle wspomniałeś o tej postawie, bo bo w ogóle, żebyśmy dobrze oddychali i dobrze były ustawione łopatki, no bo to już mówimy w kontekście barku, to ja muszę mieć dobrze ustawione wszystkie klocki poniżej, czyli miednice dobrze ustawione względem klatki piersiowej, i na to nakładamy dobrze ustawioną głowę i wtedy wiemy, że łopatki są dobrze ustawione. Czyli jakby zawsze to, to pacjentom przypominamy po prostu jak taką mantrę, że najpierw mają właśnie dobrze ułożyć wszystkie klocki, czy taka dobra elongacja kręgosłupa, dobrze ustawione. Właśnie te podstawowe elementy w ciele. Na to budujemy dobrze napięty brzuch, i wtedy wykonujemy ćwiczenie. Nie? To jest taki, taki preset, takie ustawienie wstępne jest bardzo, bardzo ważne. I to jest często tak, tak, taki, taka rzecz, która dużo zmienia, i ludzie nam mówią: Kurczę, ja robię ćwiczenia, które robiłem w domu, nie wiem, od trzech lat, a nagle one zaczynają przynosić kompletnie inny efekt, prawda? Bo, bo my robiąc. Nie wiem, jakieś prymitywne, prymitywne w sensie takie bardzo podstawowe ćwiczenia, czy to jest pięcie na palce, czy pompki, czy biceps, ale jeśli dobrze ustawimy klocki, czy dobrze ustawimy kręgosłup, dobrze napniemy brzuszek, to wtedy robiąc te ćwiczenia, my też kształtujemy sobie, właśnie, dobry wzorzec oddechowy, dobre, dobrą stabilizację centralną która się przyda w każdej sytuacji, ale trzeba jakby no, mieć świadomość tego, jak się do tego ćwiczenia ustawić i o czym myśleć, o czym pamiętać w trakcie wykonania. Więc jakby ta, ta sylwetka, ta postawa jest jakby cały czas z nami. To nie jest tak, że o, teraz robimy trzy ćwiczenia na, na postawę, prawda? Na, na, na mięśnie posturalne, a później w ogóle o nich nie pamiętamy. Cały czas jakby to musi być i to, to rzeczywiście, no też jakby ja w ogóle staram się i od siebie, i od zespołu, bardzo dużo wymagać w kontekście takiej wiarygodności, prawda? Czyli jeśli my od pacjentów wymagamy, że oni mają ładną mieć sylwetkę, wyprostowaną, oddychać przez nos i tak dalej, no to my też tego musimy u siebie pilnować, prawda? Tak. Więc jakby dlatego, no sorry też za te mokre włosy i, i takie lekkie zmachanie ale właśnie przed chwilą sam trening skończyłem i, i rzeczywiście to jest to dla jest mnie bardzo ważne żeby być po prostu wiarygodnym robić to, o co proszę pacjentów żeby Jasne. To, 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 to co powiedziałeś to się z tym wszystkim zgadzam jednego się tylko obawiam jeśli chodzi o taką pracę z pacjentami ale my pewnie mamy tego świadomość że te wszystkie elementy są ważne ale jak rozmawiamy z pacjentami, no to mówienie im, że mają złą postawę, dysbalans i że tego ćwiczenia samodzielnie nie wykonają prawidłowo, to jest coś takiego, że boimy się, żeby pacjent nie miał strachu przed ruchem, żeby mhm. po prostu nie zaniechał w ogóle aktywności fizycznej i, i ruchu przez to, że będzie się bał, że zrobi coś nieprawidłowo. Mhm. To jeszcze jest taki, taki tak, dodatkowy tak, rację, wątek. Tak, tak, to jest bardzo ważny jakby aspekt. No, pacjenci są jakby bardzo różni, prawda? Bardzo różni ludzie do nas przychodzą, wszyscy są wspaniali, ale są bardzo różni. I teraz jakby myślisz, dobry terapeuta, trener, lekarz powinien jakby dosyć szybko. To, jest, to są takie kompetencje miękkie, trudno tak. się tego nauczyć, ale żeby jakby wyczuć, z kim mamy do czynienia. I są teraz ludzie, którym rzeczywiście trzeba. Tak kolokwialnie kopnąć w tyłek i ich mobilizować, do, tak ośmielać, prawda? Nie bój się będzie dobrze, rób. Jeździ się na rowerze, biegaj, nie boli cię to śmiało w ogóle, żeby właśnie przestali się bać tego ruchu. Z drugiej strony, na drugim biegunie mamy takich dzików, którzy po prostu mają złamanie zmęczeniowe kręgosłupa, ale i tak jeszcze negocjują, żeby jeszcze jeden maraton przebiegli, prawda? Czy jeden turniej w ten zagrali. Więc jakby musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, jaki po prostu temperament i, i wtedy wiemy też. Yy, yy, jak to wyważyć, prawda? No bo wiesz, bardzo słuszna uwaga. No dużo jest takich ludzi, tak na przykład bojaźliwych, więc ja jeśli my im powiemy, co jest, jak dużo rzeczy jest do zrobienia, no to już w ogóle będą tym sparaliżowani i absolutnie to jest no, błąd w sztuce. tak, Więc jakby raczej tych ludzi bym zwracał uwagę, jak dużo rzeczy potrafią, jak dużo rzeczy fajnie im wychodzi, no ale są elementy, nad którymi musimy jeszcze popracować. tak, I, i rzeczywiście. E zazwyczaj w ogóle no jakby to są dosyć takie proste e, komunikaty, które właśnie mają ludzi zachęcić do sportu, tak? Jeżeli coś się nie boli, no to rób to. Słuchaj hmm. po swojego organizmu. Jak masz jakiś dzień, jesteś nie wiem, zmęczony, może ciężki trening był wczoraj, może w pracy coś się strasznego wydarzyło, może dziecko całą noc płakało i nie spałeś, no to to, że dzisiaj masz ustalony jakiś trening siły czy mocy, czy jakiś ważny mecz y, y, do rozegrania, no to postaraj się to przełożyć może na jutro. Może dzisiaj zamiast tego treningu mocy, zrób sobie trening mobility, prawda? Jakiś taki może oddech, właśnie, ruchomość. Jakiś taki bardziej dla, y, dla głowy, nie tylko dla ciała, bo i tak z tej intensywności nic nie będzie, a jest ryzyko jakiejś kontuzji, więc trochę tak uczymy tych ludzi y, słuchać swojego organizmu i, i odpowiednio reagować na te sygnały jakby wspomniałeś o tych siedmiu elementach, które no, charakteryzują zdrowie barki, nie tylko barki, mm -hmm. to jest całe ciało, ale e, jeśli chodzi o kontuzję, to co jest najczęstszymi przyczynami kontuzji w sporcie, szczególnie w, w tych e, dyscyplinach, w których e, masz doświadczenia? Wiesz co? No myślę, że jakby tak. Po pierwsze. E, Metodyka treningu, prawda? czyli jakby no my musimy tę tkankę obciążyć, yy, później dać jej czas na regenerację i możliwości do regeneracji. Prawda? Czyli, czyli, czy to jest sen, to są te filary zdrowia, prawda? musi być dobry sen, dobre jedzenie, yy, odpowiednia kontrola stresu, na ile to możliwe. Mamy do tego też różne narzędzia, typu medytacje i tak dalej. Dobre relacje w ogóle z przyjaciółmi, z rodziną, ze światem, no to też wiemy z takich. Longitudinalnych badań, tu na Harvardzie ponad 70 lat już trwają, że ludzie, którzy są i najbardziej szczęśliwi, i naj, najzdrowsi, charakteryzują to, że mają najlepsze relacje, prawda? Jakby z, 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 z ludźmi im bliskimi. I, I to jest jakby też jakby warto o tym pamiętać bo to naprawdę jak się prowadzi zawodowego sportowca który cały czas jest na wyjazdach to on może się czuć bardzo samotny i jakby to nie pomaga jakby w, w, jego, w jego właśnie regeneracji samopoczuciu i to się nie tylko na, na wyniki sportowe przekłada ale też na, na, na jego po prostu kontuzjogenność. E więc ta metodyka no to jest ważne, żeby wiedzieć właśnie, kiedy przycisnąć, a kiedy odpuścić, prawda? To też jako trener trzeba mieć, mieć, mieć jaja, żeby powiedzieć zawodnikowi, nie, teraz masz nie, dwa dni odpoczynku, mimo że zawodnik często chce, prawda? Wydaje mi się, że im więcej, tym lepiej, ale to właśnie tak nie jest, więc sztuka nie zaplanować trening, tylko sztuka zaplanować odpoczynek i to często, jak trafia do nas dużo takich. Ee, i amatorów, którzy bardzo profesjonalnie podchodzą, prawda, triatlonistów, dużo mamy też, no to, no to co są ludzie, którzy rzeczywiście no, trenują często jak zawodowy sportowiec, ale nie regenerują się jak zawodowy sportowiec, no bo on obowiązki. wtedy, dokładnie, on wtedy idzie do pracy, jak normalnie zawodowiec sobie teraz, yy, prawda, je trzeci obiad, czy, 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 czy kończy drugą godzinę drzemki, a, a człowiek siedzi w pracy, yy, później fajnie jakiś czas rodzinie poświęcić a na sen już zamiast kurcze siedmiu ma pięć godzin, no bo musi o szóstej zrobić trening, bo o ósmej musi być w pracy, więc, więc jakby no to, to jest też jakby takie rzeczy, które mm, ja bardzo często w ogóle u takich ludzi jakby dużo rozmawiamy o regeneracji, rzeczywiście to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ja dosyć dużo też na ten temat jakichś wykładów, publikacji odnośnie regeneracji, profilaktyki, myślę, że tu jest bardzo duża przestrzeń dla wielu ludzi do poprawy, jeszcze, prawda? Że już lepszego treningu nie zrobił, ale jakby ten czas między treningami, to jest jakby e, nam mówi o tym, w jaki sposób wykorzystamy ten trening i czy ten trening będzie Was jeszcze kopał głębszy dołek i nas dojeżdżał, co się skończy kontuzją, czy takim wypaleniem, bo nam się rozjedzie, nie wiem, kortyzol z testosteronem, czyli takie hormonalne zaburzenia, czy po prostu na jakaś tkanka. Po prostu się nie zdąży odbudowywać, zazwyczaj z nawiązku, bo na tym polega trening, jakby w ogóle proces treningowy, że tkankę. Uszkadzamy treningiem, ale jak dajemy im odpowiedni czas na regenerację, u niektórych to jest 12 godzin, u niektórych 72, zależy jak są wytrenowani i jak ciężki był trening, ale jak, jak ona się odbuduje, to zuka się odbudowuje z pewną nawiązką, prawda? Czy jest silniejsza niż przed obciążeniem? Dlatego zrobimy drugi raz taki sam trening, i nie mamy już tych przysłowiowych zakwasów tak mocnych, albo hmm. tkanka już jest do tego za, zaadaptowana. Więc, więc rzeczywiście tak chciałbym podkreślić to, że w tych kontuzjach bardzo ważne jest często po prostu za mała ilość regeneracji, odpoczynku i tutaj bym tak chciał ludzi uczulić no, no bo to wiadomo, no można o przyczynach kontuzji mówić przez kilka Długo. dni no ale... wiesz co, bo tak się zastanawiam miałem jeszcze przygotowane pytania dotyczące barku, jakichś specyficznych urazach, czy właśnie takich chorobach przeciążeniowych, ale to zostawię na później bo myślę, że to nie, nie jeden nie ostatni odcinek z tobą, bo być może e, zapraszę Ciebie, żeby już tak wejść bardziej szczegółowo w jakiś temat. Yes. A ten mi się podoba, bo jest takim e, ogólnym. Yes. E, ale jeszcze zanim skończymy, to e, odnośnie profilaktyki, bo my rozmawialiśmy o, o tym, co zapewnia zdrowie dla, mm -hmm. dla barku. E, trzy takie ulubione ćwiczenia, które można dać w ramach profilaktyki. Na bark? Na bark. Co mój drogi to tak, ja bardzo lubię takie ćwiczenie aktywujące mięśnie, które robią rotację zewnętrzną stawu ramiennego. Z tego względu, że ten ruch, rotacja zewnętrzna stawu ramiennego, jest ruchem, który nam najbardziej ze wszystkich ruchów, które mamy, w barku, mamy ich sześć, Zgięcie, wyprost, otoczenie zewnętrzne, wewnętrzne, przywodzenie, odwodzenie. Najbardziej z tych wszystkich ruchów nam obniża głowę kości ramiennej. Czyli powoduje obniżenie ciśnienia w przestrzeni podbarkowej, czyli właśnie daje nam więcej miejsca dla kaletki, dla ścięgna nadgrzebieniowego, głowy długiej bicepsa przede wszystkim. Eee, no bo to jest, ten, ta, ta górna niestabilność stawu ramiennego jest jakby bardzo częstym problemem, to często nazywamy konflikt podbarkowy, prawda, zapalenie kaletki temu towarzyszy i tak dalej. Ale, ale to jest rzecz zresztą, której bardzo często ludziom brakuje, bo nawet jak wykonuje jakieś sporty, czy grają w tenisa, czy jakieś sztuki walki, judo inne, że to są zwykle ruchy do które powodują właśnie wzmacnianie tych mięśni, które, yy, które, yy, które rozpędzają nam rękę przy rzutach, przy uderzeniach, czy ściskaniu kogoś, a a jakby wyhamowanie tego ruchu, czyli te mięśnie z tyłu barku są często osłabione. Więc, jakby ten dysbalans nam się nakręca. Więc, jakby to jest to, ja to zwykle na takim moim ulubionym, jakby sposób tego ćwiczenia, to jest po prostu w leżeniu na boku. Pod łokieć wkładamy jakąś, jakąś małą poduszkę i z małym ciężarem, naprawdę pół kilograma, kilogram maks, yy, wykonujemy to ćwiczenie. To by, wygląda śmiesznie, ale naprawdę, byki, które wyciskają na ławce po 150 kg i więcej, przez to, to po 10-12 powtórzeniach, już, już, już im gnije ramię. Tak, 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 jakby to. Specyficznie właśnie w ten mięsień podgrzewieniowy to wchodzi, czyli ten jeden z głównych rotatorów zewnętrznych. Więc uważam, to jest bardzo ważne ćwiczenie. Często e, drugie takie ćwiczenie, które rzeczywiście e, tylko oczywiście pokazujemy też, jak to e, wykonać, to ćwiczenie na dobrze, na dobrze napiętym brzuchu, prawda? I, z I tak, tak, więc jakby tu już jakby przepona jest obniżona cały czas i oddychamy, z wykorzystaniem trochę mięśni dodatkowych, ta przepona bardzo małe ruchy robi, żeby jakby zbudować i utrzymać to ciśnienie śródbrzuszne. Więc to jest jakby nie każdy to tak od razu łapie. Więc o to chodzi, żeby napięć brzuszek tak, żeby było twardo pod dolnymi żebrami. wtedy wiemy, że skośne są dobrze napięte mięśnie skośne brzucha. Drugim ćwiczeniem to jest na pewno też właśnie w leżeniu na boku. Nie pracujemy zawsze tą ręką od sufitu, już bez żadnego kocyka pod, pod łokciem, ale pracujemy, jakby robimy taki ruch yy, elewacji przez zgięcie, czyli tak rękę podnosimy, jakby nad głowę i wracamy. I tutaj trzymamy w ręku też jakąś tam małą butelkę wody z kciukiem skierowanym do sufitu. Dlatego to ćwiczenie jest takie super, bo ono bardzo mocno nam aktywuje mięsień zębaty przedni. Jeśli dobrze też tutaj napiniemy brzuch w trakcie tego ćwiczenia, czyli ten mięsień, który nam rotuje łopatkę, do, y, robi rotację górnej łopatki, czyli podnosi dach stawu, bo my możemy mieć tam ciasno w barku albo dlatego, że głowa idzie za wysoko, albo dlatego, że dach stawu idzie za, za nisko, nisko, prawda? Nisko. Więc to nam może ograniczać tą przestrzeń podbarkową, więc drugie ćwiczenie daje na to, żeby podnieść dach, prawda? Pierwsze, żeby obniżyć głowę, drugie, żeby podnieść dach stawu. Więc to jest świetne ćwiczenie. Dla, dlaczego na boku, a nie w staniu? Bo w leżeniu na boku mamy dużo mniejszą aktywność, przede wszystkim górnego trapeziusa, górną część mięśnia czworobocznego, która jest zwykle u ludzi, którzy boli bark, już nadaktywna, bo ludzie ciągną tym barkiem do góry, bo nie mają ruchu izolowanego po prostu odwodzenia w stawie ramiennym. Więc jakby to jest drugie ćwiczenie, które bardzo e, lubię i rzeczywiście często od tego zaczynam przy, przy, przy różnych problemach z barkiem. I trzecie. E, takie mięśnie też, które nam aktywuje rotatory barku i rotację zewnętrzną i bardzo delikatnie rotację wewnętrzną. Dlatego to jest ważne, to już na czworaka robimy i wykonujemy też z małym ciężarkiem rotację wewnętrzną i zewnętrzną stawu ramiennego. Mamy mniej więcej 90 stopni odwodzenia w stawie ramiennym, czyli to już jest taka pozycja rzeczywiście najlepsza do wzmacniania stożka rotatorów, bo ścięgna nie są zagięte, tylko prosto ustawione. Ale nie dla każdego już to ćwiczenie jest dostępne, bo już jest 90 stopni odwodzenia, więc jak ktoś ma zapalenie kaletki, to może to być bolesne. Ale jak nie boli, to jest świetne. I, I rotację wewnętrzną wchodzimy, dlatego mówiłem, że bardzo mały ciężar, i powolutku, żeby tą rotację wewnętrzną robił na mięśnie podłopatkowy, największy mięsień ze Rotatorów, który też ma przebieg włókien skośnie idący w dół, więc nam też obniża głowę kości ramiennej, ale pod warunkiem, że się nie włączą duże mięśnie, które robią rotację wewnętrzną, czyli piersiowy większy, najszerszy i przód na ramiennego, bo one z kolei mogą ten staw destabilizować. Nie? No więc jakby znowu ten diabeł w szczegółach i jakby ktoś musi pokazać, jak zrobić to ćwiczenie, musimy sprawdzić, czy pacjent to, to czuje. Jak widzimy, jesteśmy pewni, nagrywamy mu zawsze film, żeby miał na swoim telefonie film nagrany, bo to zawsze się wydaje wszystko jasne, ale jak człowiek leży robię jakieś ćwiczenie, to nic nie zapamiętuję, więc trzeba to tak. nagrać. Mózg je trochę wyłącza, jak leżymy. Więc jakby fajne jest to nagrywanie. Super, no, że jakby to jest też takie proste, ale e, bardzo skuteczne wykorzystanie technologii, że po prostu już nie, nie rysujemy tych ćwiczeń, nie zapisujemy jak kiedyś, tylko po prostu nagrywamy. Każdy przecież ma smartfona w kieszeni i, i to, to, to super działa. Tak, to ja też wykorzystywałem ten sposób nagrywania e, z pacjentami ćwiczeń, które im mm. zalecałem. E, w tej chwili... Albo to robię, albo korzystam z aplikacji, gdzie mam po prostu kilkanaście tysięcy ćwiczeń do wyboru mm -hmm, i super. pacjent może zobaczyć, jak to wygląda, jak, jak to jest robione w prawidłowy mm -hmm. sposób. No, oczywiście najlepiej jeszcze, jak ktoś to skontroluje. Tak? A, Ta, żebym ten sam to poczuł, bo, bo pacjenci potrafią w bardzo taki kreatywny sposób podchodzić do ćwiczeń i rzeczywiście no są ludzie, którzy super czują swoje ciało i wystarczy raz pokazać i wiemy, że robią dobrze a są tacy, którzy za każdym razem trzeba po prostu skontrolować bo, bo za każdym razem to, 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 to jakaś tam inną płaszczyznę łapią tego ruchu. Myślę, że te dwa pierwsze ćwiczenia to jeszcze większość osób oglądających czy słuchających podcastu, no bo mhm. nie mogliśmy tego pokazać, bo to jest podcast yes. jest w stanie sobie wyobrazić i wykonać z tym trzecim to już bym tak nie był pewien, czy, czy każdy. To nie możemy to kiedyś, zrobić, ale może e tak, zrobimy jakiś z... krótki, właśnie, filmik jak z tymi trzema będzie? ćwiczeniami. Spoko. Jak już będziesz przygotowany, nie, nie, nie bezpośrednio po treningu. no moglibyśmy teraz zrobić, ale to chętnie z Tobą mówię jeszcze. Może przy okazji, jak zrobimy kolejny odcinek gdzieś już na konkretny temat związany z barkiem. To przy okazji taki filmik, się nie, nie, nie umawialiśmy. Pewnie. Ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja recepta na ruch? No przede wszystkim to, żeby codziennie się ruszać. Nie, nie dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu. Po prostu codziennie. Tak jak codziennie myjemy zęby, nie czekamy aż nas zacznie boleć ten ząb, czy inne historie się wydarzą. Po prostu... To nie ma nic lepszego dla na narządu ruchu niż ruch. Dobrze, żeby on był codzienny, i szczególnie na początku niskiej intensywności. Jakby nie boimy się objętości, boimy się intensywności, mm. w ten sposób robimy sobie krzywdę. No WHO za, 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 zaleca, jakby, prawda, u osób dorosłych, no tak, 250-300 minut ruchu tygodniowo. Ja myślę, że to jest takie absolutne minimum, tak, czyli, żeby codziennie te 40 minut gdzieś się poruszać. I jakby szukać tego ruchu w sposób taki zupełnie, jakby przy okazji, prawda? Jeśli idziemy na spotkanie, samochód zostawmy kilometr przed, przejdźmy się 15 minut szybkim krokiem w jedną stronę, 15 w drugą, już mamy pół godziny ruchu zrobionego, prawda? To nie musi być, że ja muszę teraz jechać na basen, przebierać się, wchodzić, wysuszyć, no bo ludzie mówią, Boże, to jest 3 godziny, to ja nie mam na to czasu, żeby jakby to było najprostsze, jak to jest możliwe na początku. Później możemy zacząć to komplikować, jak człowiek ma ochotę i chce gdzieś tam iść dalej. Tak, do pracy na rowerze pojechać, no na tej zasadzie. Eee, więc, więc na pewno to, i żeby się jakby z, z intensywność tego ruchu dostosowywać do tego, jak się czujemy. Żeby yy, Sztuka, jakby reagować a nie planować. Planować to każdy student potrafi, prawda, po, po przeczytaniu jednej książki. Natomiast, jakby żyliśmy ten, ten swój proces treningowy, już nawet jeśli e, tak, tak, ktoś do tego ambitnie podchodzi, zawsze, żeby jednak słuchać swojego organizmu. Krzysiek, dziękuję ci bardzo. Dzięki, dzięki. Mieliśmy na, na krótko się umawialiśmy, ale fajnie się rozmawiało i wyszedł nam dłuższy odcinek. Przepraszam. E, bardzo. Myślę, że to wiele osób ucieszy, tak. E, I <laughs> No umawiamy się na kolejne. Super, bardzo dziękuję, dziękuję. ci bardzo. Dzięki.